I cześć! Który to dzień? Nasty? Któryś nasty? Na pewno nasty. Ale który? Nie wiem, ile tam zdjęć już odłożyłem na bok. Nie liczyłem. Tu znowu przetasuję sobie, przetasuję, zamknę oczy, przetasuję. O, wylosuję jedno zdjęcie. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to losuję jedno z 24 ważnych dla mnie zdjęć. Jest to kalendarz adwentowy. Zdjęcie koncertowe. Wspomniałem o nim, że będę o nim mówił. Jest to zdjęcie, które zapoczątkowało moją fotografię koncertową, które mnie zainspirowało do tego, które mi się podobało, które nie było takie oczywiste. Zdjęcie to jest zespołu Fausty Gen, tu jest Marcin Peszora, wokalista na zdjęciu. To zdjęcie było wykonane Nikonem D80 z chyba kitem, chyba kitem 15 18, 55 i tu było ISO na tyle wysokie, że to jest takie ziarno na tym zdjęciu, że szok, ale klimat mi się mega podobał. Tu będzie jeszcze inne, drugie podobne zdjęcie w podobnym klimacie. Poza tym też widzieliście to, z architektów też miało taki klimat, że tłumu i wokalisty wyciągnie, z wyciągniętą ręką do góry. Może podświadomie powtórzyłem podobny kadr wtedy, może dlatego mi się tak podobało. W każdym razie tutaj mamy dużo ciemniejszą atmosferę. E, praktycznie sylwetkę. Jakby ktoś nie znał zespołu, to by nie wiedział, kto to jest. Chociaż jest trochę podobny do gitarzysty Kissing Engage, e, piszor. Ale to było ważne dla mnie zdjęcie, bo to było takie zdjęcie, które rzeczywiście zrobiło na mnie wow, które zrobiłem bez lampy, wbudowanej zresztą. Jeszcze wtedy te zdjęcia były tragiczne, co się wtedy robiło, ale takie zdjęcia się na początku robiło w klubach zespołu, tak. I też najlepsze było to, że. W estradzie w Bydgoszczy to nie to, że wpuszczali z aparatem, też jeszcze można było tak błyskać ludziom po oczach, że to jest szok. Teraz bym tego oczywiście nie zrobił, chociaż w, odbijałem też w czarny sufit, z którego wracało jakieś światło, ale z wbudowaną lampą błyskową po mordzie tak błyskać, no to jest trochę przypał, tak? Także człowiek się uczy, oczywiście. Zaczynał tak. Poznałem kilku fajnych kilka fajnych osób też podczas takich fotografii koncertowych, właśnie w Bydgoszczy, i później też. E w innych miastach. Eee, ważny też dla mnie moment, bo ten zespół, cały Faustygen, eee, to był mega, mega fajny zespół, który kochałem. Teraz już ich nie ma, już się rozwiązali chłopaki. Eee, nawet robiłem zdjęcie na, im, na ich koncercie pożegnalnym, które cały czas gdzieś tam na chyba ich fanpageu Faustygen jest w tle. Jedno zdjęcie z końca koncertu, jak tam już się żegnali, i ledwo byśmy w ogóle, prawie byśmy nie weszli na ten koncert, bo chcieliśmy pojechać tylko na Faustów, było kilka innych zespołów. Kumpel stwierdził, że dobra, jedziemy, ale nie zarezerwowaliśmy prędzej biletów, a pod minogą to chyba było w Poznaniu, klub był tak zawalony, tyle osób było, tyle osób przyszło. Też chłopaki z, z Paulu Sergio się tam z nimi spotkaliśmy na miejscu. Tyle osób przyszło na ten koncert, że to było szok i koleś nam powiedział, że nie ma biletów, nie? A my w ogóle co? O co chodzi? Na wejściu tam go prosimy, że my przyjechaliśmy tam spod Goszczy, że coś tam. A on mówi dobra i tam nas wcisnął. Ale no mega, że się w ogóle udało, bo równie dobrze moglibyśmy nie być na tym koncercie, ale byliśmy na pożegnalnym koncercie Faustów. Tutaj e, też Prędzej, bo to był mój pierwszy koncert Faustów w Bydgoszczy, a prędzej z kumplem mieliśmy iść na koncert, ale zachorowałem. I on poszedł z moją znajomą, którzy i mi kupili płytę, którą później wałkowałem. To był split, że tam były trzy, e, trzy zespoły i wałkowałem tam chyba cztery kawałki Faustów non-stop, jeszcze z książeczką, z tekstem, to się nauczyłem, tekstu prawie na pamięć. E, mega, mega po prostu... Przeżycia z tym zespołem, i to był też pierwszy zespół, który przed koncertem zgodził się na sesję. W sensie ja stwierdziłem, że będę chciał robić zdjęcia nie tylko koncertowe, ale też y, zespołą tak jak pokazywałam prędzej połą Sergio, czyli takie bardziej pozowane z błyskiem. I tutaj podczas tej, y, tego koncertu prędzej zapisałem do chłopaków i z pyszorem gadaliśmy. Po prostu, że przed koncertem oni przyjadą, zanim się rozstawią, wyjdziemy przed estradę i, i cykniemy kilka fot. To było, pamiętam, chyba zimą. Już było późno i było ciemno. I niestety, no, to nie była moja sesja życia, ale była pamiętliwa dlatego, że zespół, który był bardziej znany, bo chłopaki z Paulo Sergio oni byli lokalni, oni jeszcze się nie wybili mocno. A Fausty Gen to był Chyba jeden z najbardziej popularnych takich metalkorowych zespołów deathkorowych w Polsce. I sam fakt, że w ogóle się odezwali, tak. Sam fakt, że ten kontakt z, tym, z ludźmi dla mnie wtedy znanymi był taki bezpośredni. I to też mnie trochę nauczyło tego, że wystarczy czasem po prostu do kogoś napisać. Że to są zawsze zwykli ludzie, to są ludzie, którzy też by chcieli na przykład dostać zdjęcia. Cieszę się, że mi wtedy zaufali, chociaż może efekt nie był piorunujący, ale. Wiecie, no taki kontakt z wokalistą zespołu, którego słuchacie, którego naprawdę jakoś tam w pewnym stopniu stawiacie na piedestale zespołów, których słuchacie dosyć wysoko. Także mega, mega fajne przeżycie, takie odczucie, że ktoś w ogóle chciał ze mną współpracować w ten sposób. A ostatnio nawet y, Pyszora znalazłem na profilu Wojtka Sokoła, tego takiego... Rapera polskiego znanego, bo na poprzedniej pójdzie Sokoła. Pysz nagrał wokale do nieda-na-da, te takie krzyczące, a ostatnio Soku wrzucił właśnie zdjęcie z Pyszem na jakiejś kolacji. Patrzę na profil Pysza, a się okazuje, że on się teraz zajmuje fotografią analogową. Także mega fajny w ogóle, mega fajna zajawka. Super opcja, że też jest taką osobą kreatywną. <laughs> Sorry. Też chyba. Aha, bo oni też część Faustygenów grało w The Old Cinema, pamiętam. I oni mieli fajną sesję The Old Cinema. I ja też chciałem trochę zrobić właśnie z Faustami w Estradzie, ale się nie dało w pomieszczeniu, bo tam było zawalone ludźmi. Także plan B był taki, żeby wyjść na dwór zimą, wieczorem, gdzie było po prostu czarno. Także zdjęcia wyszły ostatecznie czarne. Chińskie lampy i nadajniki nie chciały na mrozie za bardzo współpracować, ale coś wyszło, jakoś to poszło i no i było przynajmniej coś fajnego z tego, tak. Był jakiś kontakt z zespołem, był ostatni koncert i było zdjęcie pamiątkowe zespołu, które gdzieś tam widnieje w internecie na ich fanpage'u, jako takie właśnie pożegnalne, jak się rozwiązali. Także super, super sprawa. Dla mnie mega takie właśnie w pamięci gdzieś to wszystko zapadło, bo to był takie ważny dla mnie zespół. Tak jak fotografowałem zespoły, no to jednak z tą muzyką miałem dużo wspólnego. Sam też grałem, grałem na gitarze, chciałem jakiś zespół zawsze mieć, także ta muzyka gdzieś tam w życiu zawsze była. Później się to fajnie powiązało z fotografią i kontakty później z tymi zespołami. Dzięki fotografii to było takie nowe, nowe doświadczenie, nowy level w ogóle znajomości muzyki, czy tam jakiejś takiego tej sfery muzycznej. Także super, super właśnie mogłem wykorzystać jedno do. Połączenia jednej pasji z drugą. Także mega fajna sprawa, mega fajna sprawa. Moje jedno z ulubionych zdjęć ważne dla mnie, ważne dla mnie pierwsze takie zdjęcie koncertowe. Także to było tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro przy losowaniu kolejnego zdjęcia. Hej!